Miłość wydaje się najpiękniejszym uczuciem, jakiego człowiek może doświadczyć. Życie uczy nas jednak, że wokół miłości często narasta też wiele złych emocji oraz nienawiści. Jak cienka jest więc granica między tymi skrajnymi uczuciami? Okazuje się, że bardzo cienka, czasami wręcz niewidzialna i łatwa do przekroczenia. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania historii Justyny i Marcina. 18-letnia Justyna J., przez znajomych nazywana G., pochodziła z Kruszowicy. Marcin N., znany również jako Panek, mieszkał w oddalonych o prawie 30 km Wierzbiczanach. Tych dwoje ludzi uczęszczało do Technikum Gastronomicznego w Inowrocławiu. Chodzili do jednej klasy i kumplowali się od dłuższego czasu. Panek był dla G. dobrym kolegą. Nastolatka lubiła spędzać z nim czas. Wiedziała, że Marcin troszczy się o nią i nie pozwoli zrobić jej krzywdy. Dziewczyna nie traktowała go jednak jako swojego chłopaka. Z jej strony była to zwykła przyjaźń. Marcin nie chciał być tylko i wyłącznie przyjacielem Justyny. Prawdopodobnie zakochał się w G już kilka lat wcześniej, kiedy pierwszy raz ujrzał ją w sali lekcyjnej. Młody mężczyzna nieustannie marzył, by Justyna pokochała go tak mocno, jak on ją kochał. Dzięki temu, że nastolatkowie chodzili razem do klasy, widywali się praktycznie codziennie. Dla Marcina było to bardzo ważne. Justyna odrzucała jego zaloty, jednak zawsze była blisko. Chłopak każdego poranka cieszył się na myśl, że już za kilka chwil ujrzy G, która była dla niego wszystkim. Panek różnił się od 18-latki. Justyna była duszą towarzystwa. Zawsze chętnie udzielała ludziom pomocy, a rówieśnicy ją lubili. Często mówiono o niej, że Justyna po prostu zaraża dobrą energią. Marcin był zaś bardzo spokojny. Nie miał z nikim zatargów, ale najlepiej czuł się w gronie najbliższych znajomych. Tak naprawdę zależało mu głównie na towarzystwie Justyny, którą traktował nie jak człowieka, a jak bóstwo. Z tego względu asystował jej w czym tylko mógł. Był jej fotografem i robił zdjęcia, które G później wrzucała na swojego bloga. Osiągał też z dziewczyną różne szkolne sukcesy. Przyjaciele zdobyli pierwsze miejsce w konkursie na najpiękniej przyozdobiony stół bożonarodzeniowy. Przyjaźń z G była dla Marcina czymś wyjątkowym. Wydawało mu się, że będą razem już na zawsze. Wiele zmieniło się jednak przed maturą. To wtedy Justyna poznała Mateusza, w którym bardzo się zakochała i to jemu zaczęła poświęcać najwięcej czasu. Jak się domyślacie, Panek nie był z tego powodu zadowolony. Często wypisywał do Justyny. Jej związek bardzo go smucił i chciał, aby młoda kobieta zakończyła go jak najszybciej. Prosił, aby dostrzegła, kto jest prawdziwą miłością jej życia. Chłopak twierdził, że dla Justyny byłby gotowy na wszystko. Niestety nie żartował, ale nie wyprzedzajmy faktów. Marcin chciał mieć możliwość przebywania z Justyną jak najdłużej. Dlatego założył organizację o nazwie Towarzysze. Oprócz tej dwójki, w skład towarzyszy wchodziło jeszcze kilka osób. Głównym założeniem tej organizacji było to, że wierność członkom ekipy jest ważniejsza niż miłość i przyjaźń okazywana ludziom spoza tego tajnego kręgu. Justyna nadal chciała być wierna Mateuszowi, dlatego ta idea wcale jej się nie spodobała. W całej tej historii dużą rolę odegrały zainteresowania Panka. Marcin był pasjonatem zjawisk paranormalnych. Od dłuższego czasu przekopywał internet w celu odnalezienia ciekawych informacji o istotach nie z tego świata. Dotarł nawet na forum o takiej tematyce. Młody chłopak musiał mieć problemy z psychiką, ponieważ chwalił się swojemu koledze, Kamilowi T., że w jego duszy mieszkają dwie niematerialne postacie. To one miały decydować o tym, jakie wybory w życiu podejmie Panek. Miały mieć też wpływ na jego podświadomość oraz sposób myślenia. 18-latek szczególnie zainteresował się postacią o nazwie Banshee. W mitologii irlandzkiej Banshee jest zjawą kobiety. Co ciekawe, to także zwiastunka śmierci w rodzinie. Wedle wierzeń miała ukazywać się niektórym ludziom.
zawodząc i płacząc, oznajmiała im o rychłej śmierci ich bliskich. Oczywiście to tylko legendy, jednak nastolatek bardzo mocno wkręcił się w wyimaginowany świat, który destrukcyjnie wpływał na jego umysł. Godzinami przekopywał internet, gdzie szukał informacji na temat okultyzmu i ezoteryki. Marcinowi bardzo spodobała się teoria mówiąca o tym, że w świecie magicznym istnieje swego rodzaju hierarchia. Z tego powodu żyjące tam istoty muszą spełniać wolę tych, którzy w owym świecie są od nich potężniejsi. Chłopak chciał tę hierarchię wprowadzić wśród swoich znajomych. Oczywiście na jej czele miał stać on sam. Inni mieli natomiast być mu posłuszni. 28 marca roku 2011 Justyna miała świętować swoją osiemnastkę. W szkole, do której uczęszczała, uczniowie ustanowili swego rodzaju zwyczaj. Solenizant bądź solenizantka stawiali klasie tort. Uczniowie zaś zobowiązywali się do zakupu prezentu dla osoby, która miała urodziny. Jednakże te prezenty były nieco osobliwe. Justyna miała otrzymać pejcz oraz koronkową bieliznę. Marcin chciał podarować ukochanej czarny gorset. Umówił się z nią na spotkanie przed lekcjami. Był bardzo niecierpliwy i chciał się upewnić, czy Justyna na pewno spotka się z nim przed szkołą. Do spotkania finalnie doszło. Marcin odebrał Justynę z przystanku PKS. Przywieziony przez dziewczynę tort, młodzi przetransportowali do szkoły, a następnie udali się na spacer do Solanek. Po jakimś czasie dotarli do bocznicy kolejowej. To tam 18-latek zaproponował Justynie, aby udali się do starego wagonu kolejowego znajdującego się na ślepym torze. Dziewczyna początkowo nie chciała się na to zgodzić, lecz w końcu uległa jego namowom. To właśnie w wagonie panek podarował jej wspomniany wcześniej gorset. Justyna i Marcin spędzili w owym wagonie trochę czasu. Mijały minuty, a młodzi nie pojawili się w szkole. Dokładnie o godzinie 12:01 do Justyny zadzwonił kolega z klasy, wypytując, gdzie się podziewa i dlaczego nie ma jej na zajęciach. Osiemnastolatka odpowiedziała, że jest w opuszczonym wagonie z Marcinem. Jej głos wydawał się być przyjazny i spokojny. Znajomy G nie wyczuł, że coś może jej tam grozić. Chwilę później, zupełnie niespodziewanie, Marcin rzucił się na Justynę i przewrócił nastolatkę na ziemię. Zaczął ją dusić. Posłużył mu do tego zerwany stanik. Dziewczyna nie zamierzała umrzeć. Z całych sił próbowała odeprzeć atak, jednak dziewiętnastolatek stanął jej na krtani. Marcin okazał się zbyt silny i dziewczynie nie udało się przeżyć. Po wszystkim morderca wyjął z kieszeni dwie monety, dwuzłotówkę i grosz. Otworzył usta Justyny i umieścił tam bilon. Zaniepokojeni uczniowie kolejny raz próbowali skontaktować się z Justyną. Kiedy dziewczyna nie odpowiadała, zaczęli wydzwaniać do Marcina, który był z Justyną w wagonie. Panek odebrał telefon i spokojnie powiedział, że nie wie, gdzie jest Justyna. Dodał też, że on na lekcję nie przyjdzie, bo jakoś rozbolała go głowa. Morderca zachowywał się, jak gdyby nic się nie stało. Poszedł do supermarketu, aby kupić sobie jedzenie, a później wyruszył na PKS. Po dotarciu do domu Marcin uruchomił komputer i włączył sobie bajkę. Był to Król Lew. W międzyczasie wysłał SMS-a do zamordowanej dziewczyny. Zapytał Justyny, kiedy skończy robić to, co robi. Po jakimś czasie, znużony seansem, położył się na łóżku i zasnął. Gdy się przebudził, była godzina 17. Marcin ponownie SMS-ował do Justyny. Tym razem zarzucał zamordowanej, że już zdążył się obudzić, a ta dalej mu nie odpowiedziała. Nie była to jedyna wiadomość, którą wysłał. Co kilka minut na telefon Justyny przychodziły kolejne SMS-y od Marcina N. Takie zachowanie zabójcy wydaje się dosyć dziwaczne. Nie zdawał sobie sprawy, czego kilka godzin wcześniej dokonał, czy był to celowy zabieg zmylenia śledczych. Do tego jeszcze dojdziemy.
Kiedy zaczęło się ściemniać, do domu wrócił starszy brat Marcina, Kuba. Panek poprosił go o to, czy mógłby podwieźć go samochodem do Inowrocławia, gdyż bardzo chciałby przyłączyć się do poszukiwań swojej najlepszej przyjaciółki. W trakcie podróży samochodem Marcin przyznał bratu, że to on zamordował Justynę. Nastolatek błagał też, by brat pomógł mu pozbyć się zwłok dziewczyny. Jakub stwierdził, że to zły pomysł i trzeba zawiadomić policję. Funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie i zatrzymali mordercę. Marcin przyznał się do tego zabójstwa. Utrzymywał jednak, że nie dokonał go z pełną świadomością. Powiedział policjantom, że nad dziewczyną znęcali się Banshee i demoniczny Joker, a nie on sam. On miał pełnić w tym zdarzeniu tylko rolę obserwatora. Zeznał też, że podczas wychodzenia z pociągu wydawało mu się, że Justyna jeszcze żyje. Nie mógł jej jednak pomóc, gdyż to zjawa Banshee kontrolowała całą sytuację i zmusiła go do opuszczenia tego miejsca. Po tych słowach śledczy zdawali sobie sprawę, że mają do czynienia z osobą niepoczytalną, bądź taką, która próbuje być uznana za niepoczytalną. Policjanci z Wydziału Kryminalnego wypytywali Marcina, jak doszło do tej zbrodni. Ten odpowiedział, że zabrał Justynę do wagonu, bo było to nawiedzone miejsce z magicznymi ścianami, które wydawały się falować. Panek zeznał też, że do tego wagonu przychodziły inne osoby, które były przepełnione smutkiem. Marcin wyczuwał tę ponurą aurę, a jako że sam miał złamane serce i był nieszczęśliwy, to owe miejsce wydało mu się idealne. Z jego zeznań wynika, że kiedy wraz z zamordowaną dziewczyną dotarł do wagonu, wręczył jej urodzinowy prezent, którym był gorset. Osiemnastolatka była z podarunku bardzo zadowolona. Marcin zapytał, czy chciałaby go przymierzyć, jednak przyjaciółka odmówiła. Mężczyzna nie nalegał. Spędził z nią kilka kolejnych chwil, a następnie wpadł w amok. To właśnie wtedy pozbawił ukochaną życia. Zeznania Marcina tylko potwierdziły, że mężczyzna miał ze sobą poważny emocjonalny problem. Wydaje się, że chłopak zupełnie nie odróżniał rzeczywistości od fikcji. Zwierzał się funkcjonariuszom, że jego dusza jest podzielona na dwa elementy. Jeden element należy do Jokera, który jest zły aż do szpiku kości. W drugiej połowie jego duszy mieszka zaś romantyk, który zadomowił się w nim, kiedy tylko poznał Justynę. Marcin nie ukrywał, że w dziewczynie zakochał się bez pamięci już od pierwszego wejrzenia. Na jaw wyszło też, że problem Marcina był znany jego najbliższym przyjaciołom. Wspomniany wcześniej Kamil T. proponował mu nawet skorzystanie z pomocy egzorcysty, gdyż wierzył, że Marcin jest opętany. Panek był przesłuchiwany jeszcze kilkukrotnie. Funkcjonariusze chcieli mieć pewność, że mężczyzna wyjawi im całą prawdę dotyczącą zbrodni. Chłopak nie ukrywał, że zabił dziewczynę, w której się podkochiwał. Dodał jednak, że zdecydowanie nie był wtedy sobą i nie chciał tej zbrodni. Wcześniej wspomniałem o tym, że już po zabójstwie Panek wysyłał SMS-y do Justyny. To właśnie policjantom wyjawił powód swojego dziwnego zachowania. Nastolatek wyznał, że zdawał sobie sprawę ze śmierci Justyny. Nie dopuszczał jednak tego do świadomości i bardzo chciał, żeby był to tylko zły sen. Oskarżony był wielokrotnie badany pod względem zaburzeń psychicznych. Nie stwierdzono u niego zaburzeń świadomości ani urojeń. Jego mózg także pozbawiony był jakichkolwiek defektów. Co istotne, stwierdzono, że Marcin jest osobą całkiem inteligentną. Był jednak lękliwy i nie potrafił rozróżniać rzeczywistości od fikcji. Emocje, których doznawał w grach komputerowych i filmach, chciał przeżywać w prawdziwym życiu. Nadszedł dzień pogrzebu zamordowanej osiemnastolatki. Do Kruszowicy przyjechało mnóstwo osób, aby godnie pożegnać Justynę. Nie trudno się domyślić, że dla rodziny śmierć dziewczyny była potężnym ciosem. Sama ceremonia wyglądała bardzo uroczyście. Na cmentarzu pojawili się znajomi ze szkoły Justyny, którzy nieśli ze sobą białe róże.
Cała sytuacja była dla nich traumatyczna, gdyż wiedzieli, że już nigdy nie ujrzą swojej przyjaciółki żywej. Sprawa zabójstwa Justyny nabrała tempa. Przed sądem okręgowym w Bydgoszczy rozpoczął się proces mający na celu skazanie Marcina. Podczas rozpraw zeznawało bardzo dużo osób, które lepiej lub gorzej znały oskarżonego. Samej rozprawie przewodniczył sędzia Marek Kryś. Przed obliczem sądu pojawił się m.in. Krystian K. Kolega Marcina twierdził, że oskarżony był w Justynie szaleńczo zakochany. Nie była to zdrowa miłość. Marcin obsesyjnie myślał o 18-latce. Wręcz uwielbiał konwersacje dotyczące Justyny. Każdą rozmowę potrafił przekierować na temat G. Krystian wyznał też, że Panek zdecydowanie nie był Justyną tylko zauroczony, ponieważ jego miłość trwała już od początku pierwszej klasy technikum. Marcin miał opowiadać znajomym, że bardzo często śni o Justynie. To właśnie w snach był księciem, który ratuje ukochaną z opresji. Kolega oskarżonego zeznał, że Marcin codziennie odprowadzał Justynę na autobus. Mało tego, zawsze czekał, aż Justyna wsiądzie do pojazdu i bezpiecznie odjedzie. Zasypywał 18-latkę mnóstwem wiadomości tekstowych i traktował jak królową. Justyna tolerowała to przez długi czas, więc być może było jej Marcina po prostu żal. Może nie widziała w nim wariata, a jedynie kolegę, który zbyt mocno się w niej zauroczył. Pewnego razu, kiedy byli na wspólnej imprezie, Marcin próbował ją pocałować. Wtedy dziewczyna stanowczo się od niego odsunęła. Nie można więc mówić o tym, że dawała mu jakąkolwiek nadzieję na związek. Przed sądem zeznawał też brat Marcina, który utrzymywał, że nie zauważył w zachowaniu chłopaka niczego dziwnego. Na co dzień miał być spokojny i opanowany. Kuba zdawał sobie sprawę z tego, że Marcin uwielbia Justynę, ale nie widział w tym zła. Starszy brat oskarżonego przyznawał, że przez studia był zmuszony sporo się uczyć i nie mógł kontrolować Marcina cały czas. Jednak jego zdaniem 18-latek był zwykłym chłopcem. Może nieszczęśliwie zakochanym, ale nie zdegenerowanym. Uczciwie przyznał jednak, że Marcin namawiał go do pomocy w pozbyciu się ciała Justyny. W budynku sądu pojawił się też inny znajomy Justyny i Marcina. Chłopak nazywał się Marek S. Wyjawił sędziemu, że Marcin traktował zamordowaną 18-latkę jak bogini. Można by rzec, że ją czcił i uważał za największą świętość. Kiedy sędzia zapytał uczniów technikum, czy przeczuwali, że Marcin może stanowić zagrożenie dla Justyny, wszyscy zgodnie zaprzeczyli. Oskarżony nie był osobą agresywną, a w zasadzie był bardzo nieśmiały i nie lubił rozmawiać z obcymi. Każdy w klasie wiedział, że Panek fascynuje się okultyzmem, jednak nastolatkowie uważali to tylko za niegroźne hobby. Najbliższy przyjaciel Marcina, Kamil T., oświadczył jednak, że gdyby wiedział, że Justyna i Marcin mają spotkać się w tym wagonie, to natychmiast by zainterweniował. Chłopak zdawał sobie sprawę, że oskarżony traktuje to miejsce jako krainę śmierci. Według Marcina znajdował się tam portal, który miał łączyć ze sobą dwa światy. Co istotne, oskarżony 19-latek miał też swoją przewodniczkę duchową. Kobieta nazywała się Ewelina P. i pochodziła z Torunia. Ewelina także zeznawała przed sądem. Powiedziała, że Marcin bardzo poważnie traktował temat ezoteryki i okultyzmu. Panek czuł się wyjątkowy, bo przez rozmowy z Eweliną dowiadywał się rzeczy nieznanych zwykłemu obywatelowi. Przesłuchiwana kobieta przyznała, że w wagonie, w którym doszło do morderstwa, naprawdę można było wyczuć magiczną siłę. Wyznała też, że Marcin prosił ją, aby obdarzyła go magiczną mocą. Brzmi to absurdalnie, jednak ci ludzie naprawdę w owe praktyki magiczne wierzyli. W końcu przyszedł też czas na zeznania chłopaka Justyny. Mateusz S. nie ukrywał, że od dłuższego czasu nie darzył Marcina sympatią. Wiedział o tym, że Panek wypisuje do Justyny SMS-y i próbuje ich skłócić. Oskarżony niejednokrotnie czule obejmował dziewczynę w towarzystwie Mateusza, próbując go sprowokować.
Mateusz oznajmił też, że oskarżony od zawsze próbował zniszczyć jego związek i wprowadzał w nim nieustanny zamęt. W końcu dopuścił się okropnej zbrodni, której nikt się nie spodziewał. Na jaw wyszło też kilka niepokojących faktów dotyczących przeszłości Marcina N. Prokurator wspomniał o niebezpiecznym incydencie z udziałem panka, który miał miejsce kilka lat wcześniej. W klasie drugiej gimnazjum chłopak przyniósł do szkoły siekierę. Chwalił się przed kolegami, że zabije katechetkę, bo jej nie lubi. Do zbrodni wtedy nie doszło, a Marcin otrzymał dozór kuratora. Co więcej, Marcin miał też zastraszać dziewczynę, którą poznał w gimnazjum. Kiedy nastolatka odrzuciła jego zaloty, ten nękał ją SMS-ami. Wyznaczył jej nawet datę śmierci, co mocno ją przeraziło. Jeśli chodzi o samego oskarżonego, to w sądzie nieudolnie próbował on symulować oznaki opętania. Biegli zauważyli, że mężczyzna stosował sprytne techniki, które miały mu zapewnić niższy wyrok. Na temat zbrodni nie wypowiadał się w pierwszej osobie, a w trzeciej. Chciał w ten sposób podkreślić swoją niepoczytalność podczas zabijania Justyny. Oskarżyciele uznali, że głównym motywem zbrodni był zawód miłosny. Według nich panek wiedział, że Justyna nigdy nie będzie jego, dlatego postanowił sprawić, aby nie była też z nikim innym. W końcu odczytano też werdykt sądu. Marcin N. za zabójstwo został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Oskarżony odwoływał się od wyroku, jednak zarówno sąd drugiej instancji, jak i sąd najwyższy podtrzymali wcześniejszy werdykt. Z tego powodu panek aż do dziś przebywa za murami więzienia. Rodzice Justyny nie byli zadowoleni z wyroku sądu, gdyż liczyli, że mężczyzna dostanie dożywocie. Sędzia powołał się jednak na młody wiek oskarżonego oraz na to, że wcześniej nie był on karany. Dzisiejsza historia kryminalna dobiega końca. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować za wsparcie mojej patronce Klaudii. Dziękuję też reszcie słuchaczy, którzy wytrwali do końca i życzę wszystkim miłego weekendu. Trzymajcie się cieplutko, cześć!